Jest to konferencja na dobry początek i ja wierzę, że ona taka będzie. Przywitajmy go teraz już naprawdę brawami. No i co? Dzięki. Moi drodzy, to co się tutaj będzie działo, to będzie masakra. Ogólnie... O, masochiści jacyś. Chodzi o to, że przejdziemy trudną drogę. Pierwsze 20-25 minut to rzeczywiście będzie trud. Nie pod względem naukowym, bo to nie będziemy tam się bardzo wywnętrzniać w tym względzie, ale będziemy później musieli to złożyć w całość. Wydawać się będzie, że to będzie chaos, mi się też tak wydaje, ale z chaosu powstał świat, więc przejdziemy drogę bardzo, bardzo trudną. Dla takiego ułożenia, co się będzie działo, jak się ktoś zgubi, to będą trzy wątki. Jak zgubię pierwszy, to przecież będę wiedział, że jest drugi. I jest trzeci, kończymy i wtedy jest amen, 2 godziny, mamy wycięte z życiorysu. 3 wątki. Wątek młodości, wątek dojrzałości i wątek starości. Żeby się nie zgubić. Do dzieciństwa nie będziemy wracali, bo nie ma co już naprawiać tego, co minęło. I nie cofniemy się. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli taką drogę obserwowania swoich emocji i zobaczenia wielkich sprzeczności w swoim życiu. Bo tych sprzeczności, jak mawiał Heraklit, jest mnóstwo w naszym życiu. I zobaczymy, że te sprzeczności nas poniewierają. Poniewierają naszą młodość, poniewierają życie dojrzałe, życie naszych rodziców, poniewierają także życie naszych dziadków. I my to sami będziemy przerabiać. Nic nowego nie odkryjemy. Tak funkcjonuje i funkcjonowała będzie ludzkość, dopóki istnieje. Ale na płaszczyźnie natury, naszej natury. A po co ten chaos omówimy? To właśnie po to, żeby zobaczyć, że coś jest więcej niż natura ludzka i że jesteście wielkimi szczęściarzami, że tu jesteście. Zaczynam. Młodość. Sprzeczności w młodości, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że cała ta konferencja miała być konferencją na dobry początek i miała być konferencją o miłości. I powinna być konferencją o miłości. Więc jak powiedziałem jednemu ze współbraci, że mam konferencję o miłości, to specjalista od związków damsko-męskich, ksiądz, mówi, czyli o wszystkim i o niczym. Czyli tak będzie. O wszystkim i o niczym. Czyli wszystko i nic. Już sama sprzeczność. Widzimy, że tyle słów usłyszeliśmy o miłości, tyle obrazów zobaczyliśmy i nagle zobaczyliśmy, że to nam jakoś nie pasuje, że to nam się jakoś w naszym życiu rozłazi. Że tak pięknie jest gdzie indziej, a u mnie ciągle wszystko skręca. Więc sprzeczności w młodości. Przerabiacie to od jakiegoś czasu, że walczycie o swoją wolność. Czyli mama z tatą mówią, słuchaj dziecko, będzie przepięknie, jak wrócisz na 19. Ale ty, wiesz, też to przerabiałem. No nie, no kto mi tam będzie moją wolność tam ograniczał, więc wrócę o 21. Widzimy sprzeczność pomiędzy wolnością a miłością. Widzimy to, że próbujemy. Że próbujemy, ile jeszcze można. Kiedy ta granica będzie już taka, że no, pojawią się łzy. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale my starsi. Pierwsza noc poza domem bez zgłoszenia rodzicom. Petarda. Zwłaszcza ten powrót taki. Walka o wolność. Wracasz. No ale ktoś przez ciebie cierpi. Ktoś się smuci. Ktoś płacze. Wielkie sprzeczności, popatrzcie, w młodości też polegają na tym, że jak obserwujemy
chłopaków i dziewczyny. Jest tak zwany kompleks Diany. Polega on na tym, że dziewczyny często chcą się upodobnić do chłopaków, choćby strojem. Zakładają jakieś fajne, ciężkie buty, moro na ten, koszulka i jestem chłopakiem, ale tylko po to, żeby on odkrył moją kobiecość. Sprzeczne, nie? Śmiejemy się wszyscy głupi, ale tak jest. To nie jest tak, że ktoś ma glany z dziewczyn, to już musi zamienić w wieku 14 lat na szpilki. Puknijmy się, nie. Ale to jest taki proces, który się odbywa. Gdzieś tam w człowieku to drzemie. Gdzieś ta sprzeczność młodego człowieka go wewnętrznie rozrywa. Chcemy zaimponować w grupie rówieśniczej. Robimy najgłupsze rzeczy. No moi drodzy, najgłupsze rzeczy zrobiliśmy nie dla zasady wolności. Będę wolny, więc sobie zapalę pierwszego papierosa. Nie, zapalę, bo mi jest głupio przy tamtym, bo tamci jarają, no to ja będę taki dziwny. No, zobacz, czy pierwsze piwo wypiliście lub oby, jak najpóźniej. Wypiliście ukradkiem, bo chcieliście się tym smakiem poruszać i tam ogólnie te kubki smakowe gdzieś tam w pokoju zamknięci jesteście i sobie napiję się, będę się rozkoszował tym niebiańskim napojem. Bo kumple pili, no ja nie będę, koleżanki piły, więc ja nie będę. Jak się na ośkę wychodzi, no to wiadomo po co, nie? Więc moi drodzy, ta sprzeczność jest w człowieku, że młodym człowieku, że chce być wolny, a się zniewalam. Walczę o swoją wolność, a niszczę wolność kogoś innego. Pojawia się też taki idealizm. To jest niesamowite w młodych ludziach. Przepiękne to jest, że młodzi są bardzo, mają taki niesamowity czujnik na hipokryzję. Wysublimowany, tak wykręcony. Od razu poznajecie, że ktoś jest człowiekiem nieautentycznym. Od razu wyczujecie, że coś tu nie tak, coś tu śmierdzi. Ten idealizm młodego człowieka to jest niesamowita rzecz. A ten idealizm znów spotyka się z taką realnością, która ten idealizm czasem obdziera. A jeszcze, jeśli spotkamy ten idealizm i młody człowiek zakocha się, ta miłość taka pierwsza, romantyczna, gdzie jeszcze do tego dochodzą, jeszcze do tego dochodzi takie upodobanie zewnętrzne. Wow, ona mi się podoba, on mi się podoba, przystojny, niezła dziewczyna, no to już, że tak powiem, zaczynają się schody. Zaczynają się schody, bo ktoś chce walczyć o swoją miłość życia w wieku 14 lat, a nagle się okazuje, że rodzice mówią, nie, co ty, daj se spokój. I jest trudność i zaczyna się walka, zwłaszcza zaczyna się walka wtedy, kiedy rodzice przychodzą takie stadium, taki kryzys opuszczania gniazda przez swoje dzieci, kiedy zostają sami i mają takie poczucie lęku, że zostają sami i chcą czasem nadrobić może swoje błędy wychowawcze i ingerują w twoją miłość, ingerują w twój związek, no i zaczyna się kłopot. Jest taka niezwykła piosenka, jak ktoś powie, no to nastawiłem się, że przyjadę słuchać piosenek religijnych i same religijne pieśni będę śpiewał. Przyjechałem na SDM, to w tym momencie się możesz zdziwić. Dlatego, że jest taka piosenka, którą jak ja usłyszałem pierwszy raz, to od razu mi się skojarzyło z moim tatą, który miałem 4 siostry. Zawsze któraś miała PMS. I te siostry były rzeczywiście oczkiem w głowie mojego taty. Nie wiedziałem dlaczego. Ale się potem, jak usłyszałem tą piosenkę, to wiedziałem dlaczego. Bo one różnie wybierały.
różnie wybierały, w różne związki wchodziły. I ta piosenka Angela, nie chodź z tym chłopcem na dno. Posłuchajcie tych słów i zobaczcie, co się dzieje. Słuchajmy tego. No i nie rozumiemy czasem rodziców, którzy dla naszego dobra, widzianego z perspektywy 50-latka, czy człowieka podchodzącego pod 50 lat, nie rozumie sprzeczności młodego człowieka. Popatrzcie, co się dzieje, że wchodząc w młodość jest też taka specyficzna sprzeczność naszej ludzkiej natury, że w większości przypadków, oczywiście to nie jest zawsze, ale w większości przypadków ludzie młodzi mają lepszy kontakt ze swoimi dziadkami jak z rodzicami. Że jakoś tam lepiej się porozumiewają, lepiej się rozumieją, na większą ilość gestów ich stać. Że do dziadka się człowiek przytuli, do babci się przytuli, a do mamy, do ojca, dajcie spokój. Sprzeczność. A powinno być, przecież oni są wiekiem bliżsi. I w tym czasie młodości, w tym czasie tych sprzeczności, najważniejszą rzeczą, jaka jest postrzegana wokół, to jest atrakcyjność fizyczna. No przecież jeden syf na czole to jest nieszczęście gotowe. To do szkoły nie idę. Syfa mam na czole. Boże mój, świat się kończy, umieram. Ja nie chcę umierać. Mam? Mam. Już 37 lat i dalej wychodzą. Nie przejmujcie się, jest nadzieja. Ale widzimy, że atrakcyjność fizyczna jest tym kluczem do przełamywania tych sprzeczności. I wydawać by się mogło, że tak, no ta młodość, no piękna jest, no też byłem kiedyś młody. Naprawdę cudowny czas. Ale tych sprzeczności człowiek zauważa dużo. Tą walkę o wolność, to wszystko jakoś dziwne jest. I myśli sobie tak, aha, dobra. Przyjdzie życie dorosłe, tych sprzeczności nie będzie. Przyjdzie życie dorosłe, to będzie takie wszystko ugruntowane, stateczne, cudowne, rytmiczne. Nie. Tam tych sprzeczności będzie jeszcze więcej. Pierwsza sprzeczność, jaka się pojawia, kiedy ludzie wchodzą w wiek dorosły, nie stawiamy granicy lat, to jest
to przejście bardzo trudne czasem i często ludzie się nie poznają i innych nie poznają. Przejście od tego idealizmu młodzieńczego, że po prostu Boga za nogi chwycilibyście dla ideałów, dla wiary, dla osoby kochanej. Wszystko zrobicie, łapy odetniecie. Nagle przychodzi taki czas, że z tego idealizmu dużo nie zostaje, że przychodzi taki czas relatywizowania, czyli takiego, a no dzisiaj to tak, a jutro to tak. No, coraz częściej ludzie sobie odpuszczają i widzimy ludzi tak 30, 35, 40, którzy sobie właśnie lubią odpuszczać, gdzie ten ich idealizm, te pierwsze ideały nagle tąpnęły. Te pierwsze kryzysy w małżeństwie właśnie dotyczą tego, dotyczą tej relatywizacji, że to zaczyna być po prostu no, takie rutynowe, więc te ideały też trzeba sprowadzić do rutyny. Zaczynają się kłopoty. Zaczyna się też trudność z perspektywy rodziców, ojców, matek. Zaczyna się taki wielki lęk o to, żeby za wszelką cenę ułożyć swoje dzieci pod względem finansowym. Ułożyć swoje dzieci. Czasem to się odbywa, szkoda, tym rozwojem duchowym, kosztem rozwoju duchowego. Czasem to się właśnie dokonuje tym, że ludzie nie inwestują w ducha, nie inwestują choćby w intelekt, w relacje, w emocje, w mówienie o tym, tylko inwestują właśnie, on ma mieć to i to mu starczy. I większość kryzysów właśnie ludzi dorosłych polega na tym, że dochodzi do nich taka świadomość, zawiodłem. Zawiodłem moje dziecko, bo inne dzieci mają lepiej. Bo inne dzieci, no już mając 19 lat, jeżdżą Subaru, a mnie nie stać, żeby mu Cinquecento kupić. I ten kryzys powoduje to, że podświadomie rodzice zaczynają unikać swoich dzieci. Jak czasem nie będziecie rozumieli waszych rodziców, to właśnie zastanówcie się, czy to nie jest ta przyczyna, że im po prostu gdzieś po ludzku jest łyso, że chcieliby więcej, chcieliby lepiej, a nie wyszło. A nie daj Boże, żeby wasz tato stracił pracę. No to widzicie, że zaczynają się kłopoty. I wróćmy do tego jeszcze, żeby poznać ludzi dorosłych, do naszych rodziców, chociaż moi rodzice to już po 70, to już następny etap, to trzeba też zauważyć, że oni się czasem zachowują jak młodzi, czy chcą się zachowywać jak młodzi, dlatego że poprzez ten kryzys opuszczonego gniazda oni wracają do swojej młodości i chcą zobaczyć, w czym zawinili w swojej młodości, że teraz są sami. Że nie przepracowali na przykład pomiędzy mężem i żoną, pomiędzy mamą i tatą, nie przepracowali sobie swojej relacji, tylko skupili się na dziecku. I nagle, kiedy to dziecko opuściło dom, zostali sami bez relacji. Zawsze mówię na ślubach, że nie ma ważniejszej osoby, nie ma ważniejszej osoby w małżeństwie dla męża jak żona. Nie ma ważniejszej osoby dla żony jak mąż. Nie ma ważniejszej osoby. Bo jeśli to będzie ważniejsze dziecko niż mąż, czy niż żona, no to zaczynają się pojawiać różne kompleksy, kryzysy. A jeśli dla mojego taty moja mama jest najważniejsza, no to jestem szczęśliwy. Jeśli dla mojej mamy mój tata jest najważniejszy, to jestem szczęśliwy. Więc jeśli oni są nawzajem dla siebie najważniejsi, to ich dziecko jest szczęśliwe. I kryzys wieku średniego, opuszczonego gniazda, kryzys takiej dojrzałości, przepracowania tej dojrzałości, powoduje to, że zmagamy się z wieloma trudnymi sytuacjami, takimi granicznymi, sytuacjami, na które
po ludzku nie ma odpowiedzi. A człowiek w swojej naturze, w tym jak funkcjonuje w tych swoich sprzecznościach, chce sobie to jakoś wytłumaczyć. A są takie sytuacje, w których po ludzku ani socjologia, ani psychologia, ani cokolwiek nie wytłumaczy. I to jest pytanie, to jest odpowiedź na pytanie dlaczego. I o tym pytaniu dlaczego zaśpiewa Ola. Przeminie w starej szybie, odbija się wzrok kogoś, kto od lat tak żyje. Nie zagłuszy ci żywi na smak, nie pomniejszy żalu pusta butelka. I rozumiesz, że przyjaciół brak, gdy jak kruche szkło serce pęka. Nie wie nikt, co się może stać. Nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy, gdy ból skrzywi bladą twarz. To i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens. Ja nie twierdzę też, że to na nic. Tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. To jest wielka tajemnica, co dla kogo zapisane w gwiazdy patrząc nie odmienisz nic. Więc dlaczego właśnie dla mnie wymyśliłeś bajkę, panie, o człowieku, który sam przez życie musiał iść całkiem sam. Nie wie nikt, co się może stać. Nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy, gdy ból skrzywi bladą twarz. To i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens. Ja nie twierdzę też, że to ma nic. Tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. Smak. Nie wie nikt, co się może stać. Nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy. Gdy ból skrzywi bladą twarz, to i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens. Ja nie twierdzę też, że to na nic. Tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. I często jest tak, że na to pytanie dlaczego nie ma odpowiedzi, zwłaszcza jeśli ono bardzo dręczy. I spotykaliście waszych rodziców, spotykaliśmy naszych rodziców nieraz w takich sytuacjach, kiedy nie potrafili odpowiedzieć. Przejdźmy do ostatniego etapu naszego życia, do starości. Zanim się jeszcze ta starość człowiekowi przydarzy, to wchodząc w tą starość przeżywa następny kryzys, następną sprzeczność. Bo musi sobie poradzić z dwiema bardzo trudnymi sytuacjami.
Pierwsza sytuacja to są dorastające dzieci i ich walka o wolność i to boksowanie się o to, żeby było im jak najwięcej tej wolności dane. A z drugiej strony perspektywa, moi rodzice są starzy. Oni mają 70 lat, 80. Trzeba się nimi opiekować. Człowiek stoi na takim rozdrożu, że tu zmaga się z młodością, a tu zmaga się ze starością. Sprzeczność. I często jest tak, że wiele konfliktów w naszych domach właśnie wynika z tego, że człowiek w wieku średnim boi się o swoje dzieci, żeby czegoś nie wykombinowały w imię wolności i boi się o swoich rodziców. I dlatego on jest czasem ten człowiek tak trudny do zrozumienia, tak trudny do pojęcia. Jeśli mówimy o starości, to jest kwestia... To nie jest kwestia wieku. Jak często możecie zobaczyć ludzi bardzo, bardzo dojrzałych. Po ludzku, przed tym jak miałem te lat 19, jak ktoś mi powiedział, że ma 40 lat, mówię, ale ty stary. A mi zostało 3 lata i nigdzie się nie wybieram jeszcze. Ale widzimy ludzi, którzy są aktywni, mimo wieku, są aktywni. Nie wszyscy ludzie starzy to... I nic, nie pogadasz z nim. Ja spotkałem bardzo wielu ludzi starych, którzy mieli takie umysły, że się w głowie nie mieści. Moja babcia na przykład, świętej pamięci. Babcia skończyła 3 zimy szkoły. To nie były klasy, bo to do klasy to się chodzi od września do czerwca. Tam nie było czasu na wsi. Ona skończyła 3 zimy. Jak się pytałem, babciu, to ileście się uczyli? No 3 zimy. No fajnie. I czegoście się tam nauczyli, babciu? Życia, mówi. Nigdy nie widziałem, żeby moja babcia czytała, a nie pisała. Ona słuchała. A jak się coś powiedziało, to zawsze wiedziała, co powiedzieć. I ratowała małżeństwo facetowi z tytułem profesora. Kobieta po 3 zimach. Czym innym mądrość, czym innym inteligencja. I znowu starość. My ze starości, że tak powiem, starość to jest trudny temat do omówienia w ogóle. I tam też są sprzeczności, bo mamy świadomość tego, że człowiek ma taki apetyt na życie, że to życie ucieka. Człowiek jest głodny tego życia. Ma świadomość tego, no nie nadrobię straconego czasu. A z drugiej strony ta sprzeczność polegająca na tym, no nie, jak człowieka nic nie boli z rana, to znaczy, że umarł. Więc o starości opowie nam Gzik. Działa, dobrze. Słuchajcie, przyszedłem, żeby wam tutaj troszkę poopowiadać o starości. Proszę się nie śmiać, że czasami będę tak wolno chodził, niewyraźnie mówił, ale zębów nie mam. Troszkę nogi bolą, jak to na starość, ale tak to już jest. Każdego to czeka. Słuchajcie, nie lękajcie się starości. Starość niestety jest bezsilna. Tak to już niestety jest, moi drodzy. Co tam jeszcze by wam poopowiadać a propos tej starości? Po 40. Ja już jestem dużo po 40. Ale po 40. Po 40 zaczynamy wymagać więcej od siebie. Więcej od siebie, a nie od życia, moi drodzy. Nie od życia. Na starość wszystko się starzeje. Wszystko, jak widzicie. No oczywiście oprócz dziewczyn. Dziewczyny jak na złość są coraz piękniejsze i młodsze. Nie wiem, jak wy to robicie. Może któraś zna ten sekret, co? Dziewczyny, jak to jest u was? Botoks. A co to tam botoks to jest? Kto to wie, co ten botoks? Ręka do góry.
Nie wie nikt? O, tam. Oj, to musisz, moja droga, bo ja tam nie dojdę do ciebie dzisiaj. O, ja nie dam rady. Nie, chodź, chodź. Chodź, chodź tutaj, o. Co to ten, jak to? Botoks. Botoks? Tak, to kobiety chodzą i wstrzykują sobie takie coś do... takie coś do twarzy, żeby nie mieć zmarszczek. A to gdzie to się takie kupuje? U chirurga plastycznego. O, to ja nie wiem, co to chirurg tak da. Mniejsza z tym. Słuchajcie, moi drodzy. Jednak pamiętajcie, to zaraz wam pokażę, że nikt nie jest jeszcze na tyle stary, aby się nie nauczyć czegoś nowego. Tu wam pokażę. Jakbyś mogła mi podtrzymać mikrofon. Laskę, tu muszę się trzymać, bym się przewrócił. O. Zobacz. O. Takie mi coś kupili, słuchajcie. Co to jest w ogóle? Te iPhone, o, to jakieś tam jabłka czy coś tam mówią na to. Słuchajcie, no to są takie ciężkie sprawy do ogarnięcia, ale mówią, że na bezdotykowe to chyba jest, takie bezdotykowe. No nie wiem, bo to trzeba naciskać, żeby zadziałało, to ja nie wiem. Słuchajcie, kończąc już tutaj mój taki cały wywód, chciałbym wam powiedzieć takie dwa najważniejsze zdania podsumowujące ten trzeci etap starości. Jakbyś jeszcze mogła mi tutaj, koleżanko, podtrzymać mikrofon, bo muszę tutaj rozpracować tą technikę. To nie będzie proste takie, poczekaj, się muszę przygotować. O, uwaga, tak mówili, przesuń, przesuwam, działa, dobra, mamy to. Jaki był pin, o matko, kochano. Dobra, wpisuję. Dobrze, mamy to. Jest, udało się, słuchajcie, mamy to. Mamy to, dobrze. To czytam teraz. Nie wziąłem okularów, także muszę oddalić. Bo mam na daleko, nie? To, albo na blisko? Już nie wiem, nie, lepiej tak. Słuchajcie, to są dwa najważniejsze zdania. Zapamiętajcie je. Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. I najpiękniejsze zdanie. Ludzie, których się kocha z całego serca, nigdy się nie starzeją. Dziękuję wam bardzo, żeście mnie tu pięknie wysłuchali. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. To ja już wam nie zawracam głowy, bo ja już muszę sobie krzyżówki porozwiązywać. Już kawka przygotowana do snu, bo to jutro tyle do zrobienia. O Jezusie, kochany, na zakupy trzeba wyjść. Tak. Znaleźć gdzie najtańsze masło, sprzedają, ustawić się w kolejce. To nie są takie proste sprawy, słuchajcie. To nie są takie proste sprawy. Nie. Tego nie było w scenariuszu, naprawdę. Gamoń się miał nauczyć na pamięć to, co miał na iPhone'ie. Ale ładnie. Moi drodzy, starość. Znów sprzeczność. Czyli ten apetyt na życie. A z drugiej strony niedomagania. I tak wygląda nasza ludzka natura. No i można by było powiedzieć, że koniec konferencji na dobry początek, ale to nie byłby dobry początek. Bo to tak, po czymś takim to można deprechy dostać. Całe życie to nasza to skrajność. Młodość, dojrzałość, starość. Więc po co żyć? Jak żyć? Macie szczęście, że tu przyjechaliście. Kupę szczęścia macie. Dlatego, że ja wam to teraz powiem. Przyjechaliście do Księży Sercanów. Nie ma lepszej duchowości jak duchowość serca Jezusowego. Aleś wyskoczył teraz. Nie z gruszki, nie z pietruszki. Tu o sprzecznościach, a teraz w sercu Pana Jezusa. Żeby wytłumaczyć istotę duchowości serca Jezusowego, trzeba wejść w to, o czym mówiliśmy teraz, czyli o naszej ludzkiej naturze, w której są sprzeczności. Czym jest natura czegoś? Natura widelca na przykład. No, naturą widelca jest to, że się nim je. No, proste, nie? No, mądrzy ludzie to wiedzą. Jak użyjemy tego widelca na przykład do pisania w zeszycie, to ktoś nam powie, puknij się w łeb. Bo
niezgodnie z naturą używasz rzeczy. Nie weźmiemy długopisu i nie będziemy tym długopisem mieć zupy, bo chyba, że ktoś ma takie hobby, no, współczuję. Dlatego, że to jest znów niezgodne z naturą. I nasza natura ludzka, że Pan Bóg nas stworzył mężczyzną i kobietą. Jak zaczniemy kombinować przy tej naturze, a to się akurat nie teraz dzieje, największe diabelstwo, jakie istnieje, kombinowanie przy naturze. Szatan to zrobił. Szatan zakombinował przy swojej naturze. Zakombinował przy swojej naturze, powiedział, ja zrobię skok w bok. Nie chce mi się służyć, nie chce mi się patrzeć na to wszystko. Zakombinuję inaczej. I chcesz, żebyśmy my zakombinowali przy swojej naturze. Jeśli będziemy kombinować przy tej naturze, to będzie źle. Dlatego bez pojęcia natury i nadnatury, czyli świata naturalnego i nadprzyrodzonego, nie pojmiemy niczego. Bo możemy się poruszać w świecie naturalnym, czyli używamy widelca do jedzenia, długopisu do picia, człowieczeństwa no, do funkcjonowania, a przepraszam, do picia powiedziałem? Te studia mnie wykończą. Długopisu do pisania. I będziemy używać swojego człowieczeństwa do takiego funkcjonowania normalnego. Będziemy się poruszać w świecie natury. Niektórzy się nie mieszczą w tej naturze, więc kombinują z płcią, z wyglądem. Tu sobie przyszywają, tam sobie obcinają. Szczęść Boże. Widzimy, że nie potrafią się zgodzić ze swoją... Widzimy, że nie potrafią się zgodzić ze swoją naturą. A duchowość serca Jezusowego pozwala wejść w świat nadnaturalny, nadprzyrodzony z niezwykłej bliskości. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg miał dziecko, syna, Jezusa Chrystusa i on był człowiekiem. Czyli przyjął naszą naturę, wszedł w naszą naturę. W te nasze sprzeczności, w to nasze funkcjonowanie, w dojrzewanie, w starość. W starość nie zdążył. Byli tacy, co mu pomogli. Ale w życie dojrzałe. I widzimy dzieciństwo, o którym nie mówiłem. Widzimy, że wszedł w ludzką naturę z całym tym dobytkiem człowieczeństwa. I dlatego obrazem takim najbardziej wyrazistym uczuć, o których mówiliśmy. Przecież większość tej konferencji była o uczuciach, o tym, że sobie nie radzimy, o tym, że coś nas boli, że te skrajności jakoś po prostu są nie do pogodzenia. Użyję mądrego słowa. Te aporie są aż tak wielkie, że po prostu to masakra. Aporie. A sprawdzała, czy wymyśliłem sobie teraz, nie? No. I nagle się okazuje, że przychodzi pomoc ze świata nadnaturalnego od Boga, który daje swoje dziecko i to dziecko otwiera serce i ma uczucia, takie jak my. I duchowość serca Jezusowego właśnie mówi o ludzkich uczuciach, o naszych uczuciach. I nie będziemy potrafili kochać prawdziwie, jeśli nie będziemy wpatrzeni w to serce. Popatrzcie w Ewangelii świętego Jana. Jan tam pisał, wszystko fajnie, pięknie, ale w jednym momencie to tak się wzruszył, że użył takiego sformułowania, że nigdzie w Ewangelii nie ma takiego sformułowania. Mianowicie, kiedy jako 16-17-letni człowiek, taki jak wy, stał pod krzyżem i nagle podchodzi pacjent z włócznią i wbija w bok komuś, kogo on kocha. I natychmiast, jak pisze ewangelista, natychmiast wypłynęła krew i woda, a zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe, abyście i wy uwierzyli. Rozbudowane. Nikt się tak nie przejął w Ewangelii. Ono zostało otwarte właśnie po to, aby człowiek w swojej ludzkiej naturze nie został sam. Bo widzimy, że w ludzkiej naturze się możemy pomylić.
że możemy tych sprzeczności nie podczytywać, że możemy źle przeżyć młodość, że możemy pokrzywdzić rodziców, że możemy pokrzywdzić dzieci, znaczy my nie, że nie umiemy się zachować względem ludzi starych, czyli że ta natura nam jakoś no, skrzeczy, to nie wychodzi. Ale widzimy, jako ludzie wierzący, że ta natura została wsparta przez świat nadnaturalny, nadprzyrodzony, przez Boga, który wszedł w ludzką naturę, otworzył serce i mówi: popatrzcie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A my możemy powiedzieć: Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twojego. Uczyń moją naturę, moją młodość, moją dojrzałość, moją starość, tak jak to pokazałeś we wcielonym swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Miało być długo, wyszło jak zwykle. Amen. Zapraszamy księdza z towarzyszami na scenę teraz. Towarzysz i towarzyszki. No wiem, że po schodach będzie problem w szpilkach. No, żyć. A to nie jest za karę? W takich butach się nie chodzi za karę? Nie. Żart goni żart. W imieniu zgromadzonej tutaj młodzieży chcemy serdecznie podziękować księdzu, jak i towarzyszom za wygłoszenie konferencji i przybliżeniu nam obrazu miłości i relacji na różnych etapach życia. Bóg zapłaci. Przepiękną uroczystość. Dzięki Ci wielkie. Bardzo dziękuję Wam za cierpliwość. Bardzo, wiecie co, to było moje marzenie, żeby powiedzieć na SDMI konferencję. Ja tutaj przyjeżdżałem 13 razy albo 14 razy. Zawsze tam albo tu. I byli mądrzy ludzie, którzy tutaj mówili fajne rzeczy i sobie pomyślałem, fajnie by było, żebym tak kiedyś tu powiedział. Siądźcie, bo będzie długo. After party. Jedziemy. A tu się okazuje, że się starzeje. Że się starzeje i że jakbym tam siadł, nie chcę laski. Powiem wam, bo to są studenci, z którymi przyszło mi się zmagać na studiach i pierwsze spotkanie z nimi, jak siadłem na pierwszym wykładzie, bo oni byli na pierwszym stopniu na licencjacie, ja musiałem uzupełnić niektóre przedmioty i poszedłem w wieku 36 lat między młodych ludzi do ławki na studia. I siedzi koło mnie dziewczyna przepięknej urody. Siedzi koło mnie następna dziewczyna przepięknej urody. Myślę, jest dobrze. A nagle ta druga przepiękna dziewczyna mówi do tej mniej przepięknej obok mnie: a ten stary dziad co tu robi? A się okazuje, że kobieta miała wykład, starszego ode mnie nie było. Więc takie miałem przyjęcie. Ale to pokazuje, że się starzejemy i trzeba się tym cieszyć. Bo jest życie piękne. Amen. Teraz możecie sobie wyobrazić, jak wysoki jestem, nie? Skoro taki socjolog tu wystąpił. Jest gość. Jestem z niego dumny, bo on pokazuje, że ja się mniej starzeję. Dwa ogłoszenia, oni się tam jeszcze będą ściskać i tak dalej. Wy nie patrzcie, bo wy jesteście wysublimowaną młodzieżą, jak zdążyliśmy usłyszeć. Moi drodzy, wiem, że mieliście przywieźć baterie do ważenia, ponoć. Tak?
Okej, okay. To jutro te baterie do ważenia można przynieść po śniadaniu i po obiedzie do pierwszego garażu, jak się wchodzi na prawą mańkę, nie? Prawa jest ta, chyba że się pisze lewą. To pierwszy garaż i tam te baterie do ważenia można przynieść. Coś mi tam... Drugie ogłoszenie to jest coś takiego, że do animatorów, opiekunów, żeby się wpisywać na listę chętnych do przygotowania posiłku. Czeka śniadanie, obiad i kolacja przez najbliższe dni. Wszyscy chętni to nam, animatorzy i opiekunowie to się wpiszą. Moi kochani, no tak, w sumie racja. O 21:30 jest seans filmowy. Jeszcze minutkę, bo to jest takie proste, ale i ważne. Jak wyjdziecie spod wiaty stąd, to was bardzo proszę, jeszcze nie teraz, to was bardzo proszę później, jak będziecie wracać tutaj, ubierzcie się ciepło. Ubierzcie się naprawdę ciepło, warto, bo będzie dobry, ciekawy film ponoć. Ja nie znam, nie wiem jaki tytuł jeszcze, ale zapowiedź ma być dobra. Poznajemy tajemnicę miłości. Ja wierzę, że ta konferencja pozwoliła nam zobaczyć, że będziemy ją poznawać całe nasze życie. Wy jesteście na pięknym etapie. A teraz zaśpiewamy wszyscy razem jednym coś tam. Tak, takie coś nieżywego, nie do klaskania. Podobała się konferencja? No nie, no dobra, okej, okay, nie wszyscy musi. Pokażcie brawami jak bardzo. Podobało. Zakończyła się słowami, że duchowość sercańska, duchowość serca Jezusowego to jest to, żeby nasze człowieczeństwo było takim człowieczeństwem, jakim człowieczeństwo Jezusa. Żebyśmy my byli tacy piękni jak On. I dlatego taka piosenka, niech to będzie może też taka nasza odpowiedź dana Panu Bogu na to, że i my byśmy tak chcieli jak On kochać. Oczy na piękno Twoje, Panie.
nasze oczy, Panie. Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno. To do zobaczenia o 9:30.